I cyk. Dwójeczka. 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jak widzicie, w tym roku zostałem również mile zaskoczony wieloma prezentami. Po zeszłorocznym tutaj obchodzeniu moich urodzin nie spodziewałem się aż tak, że kolejne będą huczne. Tymczasem, jak widzicie, nie jest źle, wręcz bardzo dobrze, choć nie powiem, dwie paczuszki kupiłem sobie sam, trochę bojąc się, że no wiecie, jednak mnie zawiedziecie trochę z paczkami. No nie zawiedliście mnie, jak widać kochani, po paczkach mamy raz, dwa, no to tam to jest 3, 4, 5 i tylko dwie kupiłem sobie sam. Paczki duże, co mnie ciekawi, jedna jest z naklejką ostrożnie i z ubezpieczeniem. Ciekawi mnie, co w niej jest, jest ona największa od mojego fana akurat. Moje to są te najmniejsze, co sam kupiłem. Druga natomiast jest od, no zaraz dowiecie się od kogo, natomiast jest napis, że paczka plus, taki program jak 500 plus i w środku są drobne zabawki, ale mam nadzieję, że to są Lego. Nie traćmy czasu, ja sobie teraz przesunę kamerę i zobaczmy, co tym razem dostałem od was w prezencie. No i od siebie i od Amitu na urodziny mojego kanału. Pozwólcie, że te paczuszki sobie trochę tu przesunę. Zaraz tak samo przesuniemy sobie kamerę. No i ja, kochani, jestem niesamowicie ciekaw, co tym razem nam się odklockowywuje w tych paczuszkach. Zaczniemy sobie delikatnie, bo my zaczniemy sobie od paczuszek, które sobie sam zakupiłem. Mówię, bojąc się trochę, że nie dostanę nic od was, postanowiłem sobie kupić sam dwie rzeczy i no jak widać, zaskoczyliście mnie kolejny raz pozytywnie. Niemniej no oczywiście te, które sobie sam kupiłem na urodziny kanału, również chcę odpakować. Pierwsza, jak widzicie, dość cienka kopertka, pochodzi co prawda od Rafi Bricks, natomiast jest to zakup, który samodzielnie u niego dokonałem, ponieważ Rafi się tym średnio chwali, ale on również dokonuje handlu fajnymi klocuszkami na Allegro. Jak widzicie, dorzucił mi, nie poskąpił mi gratis w postaci reklamówki. A jak wiecie, od stycznia to są drogie rzeczy, kochani. Także o, pięknie. A w środku mamy, co sobie kupiłem, coś do serii w sumie KBL. I jest to, tak jest, kochani, tej oto pięknej postaci brakowało mi do kompletu z Lego przygody. Mam Benka, Prezesa Biznesa, Kicierożek, Emeta i Witruwiusza, nawet Batmana. Brakowało mi dokładnie tej jedynej postaci. No i tutaj taki polibek sobie, nie zdradzając wam ceny, pokazuję, jak wyglądał. Zakupiłem go sobie samodzielnie, w sumie trochę do serii KBL. Niesamowicie jestem z niego zadowolony i no, będziemy niebawem budować, kochani. Taki pierwszy prezent, ale go się całkowicie spodziewałem, więc go sobie odrzucam. Drugim prezentem, który sobie też sam kupiłem, jest tutaj, pozwólcie, że szkoło Maćka Jakubowskiego muszę zasłonić dane, jest coś, co kupiłem od kolegi Radka. Radek mieszka całkiem niedaleko mnie i również polecam wam jego Elixa, gdzie wyprzedaje w bardzo fajnych cenach gdzieś tam swoje klocki. Czy nie swoje, nie wiem. Sprzedaje klocki, bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne ceny, gdzie dopaść. Ja również tutaj u niego. Radek mieszka ode mnie jakieś 30 km. I mam nadzieję, że kiedyś też coś wspólnie nagramy, bo to jest kolejny afor świetnie zakręcony na punkcie klocków Lego. Więc ja liczę kiedyś na jakiś Fiat. Niemniej otwieram tutaj paczkę, bo ona jest cięższa niż mi się wydaje, że jest zakup, który zamówiłem, więc kto wie, czy nie ma jakiegoś gratisika. Zestaw obciążników. Tak jest, kochani. Otóż postanowiłem, że zacznę ćwiczyć i oto tutaj obciążniki sobie zakupiłem. Nie no, oczywiście żartuję. W środku mamy, co my mamy w środku? Patrzcie, kochani, uwagi zapakował. Natomiast mam wrażenie, że dostaliśmy tu coś ekstra od kolegi i nie mówię bynajmniej o kawałku kaczora Donalda. Serio potargałeś kaczora Donalda? Ty chory Radku! Jak mogłeś kaczora Donalda potargać? Ej! Mały minus do prezentu. Nie no, żart. Ale poczekajcie, mamy tu coś, czego się nie spodziewałem. Tu mamy pewien KBL. Niesamowicie fajny KBL i mamy numer zestawu 7591 i mamy również instrukcję, kochani, do niego. I tak, ja jestem fanem Toy Story i oto właśnie udało mi się upolować tenże zestaw. Będzie w KBL-u. Instrukcja już nie pachnie, przykro mi. I to jest ten zestaw, super fajnie wyglądający, naprawdę wygląda w dobrym stanie. Go sobie ocenimy na innym trochę odcinku, mnie o tym, bo tu kupa prezentów jeszcze, kochani, czeka. Ale świetnie, ale przede wszystkim dostaliśmy od Radka coś takiego.
I tego nie kupiliśmy sami, dostaliśmy to od Radka, więc... urodzinowy bonus. Mamy opis jasny, że mamy tu urodzinowy bonus. Ja nie wiem, czy to mogę pokazać. Ale dostaliśmy od niego soczek. Dzięki, taki soczek się zawsze przyda. Gdzie jest W? Szani! Woj, W! Dzięki, Radku. Dostaliśmy od niego również coś ciekawego. A, super, nie spodziewałem się naprawdę. Kolega mi tu napisał, że to do zestawu 6, 7, 16. Ty! Radek mi dał klocek, wiedząc, że tego klocka mi brakuje. Wow! Radku, nie powiem, jestem naprawdę pod wrażeniem. Ostatnio KKL był, brakowało mi tego klocka, czy nie brakowało klocka, był uszkodzony. Radek mi go dorzucił za darmo, super niespodzianka. Dodatkowo dorzucił mi też fajnego bardzo chipka. Kurczę, ja chyba za daleko mam tą kamerę od was i wy tego nie widzicie, co tu się znajduje. Dorzucił mi też fajnego chipka. Ja nie mam pojęcia, skąd on jest, ale ma czadowy kask. Przybliżam go wam teraz. Naprawdę świetny hipek, nie mam pojęcia, z jakiego jest w ogóle serii. Ja muszę okulary, czekajcie, włożyć na chwilę. Tam jest, widzicie, nie wiem, to jakiś Power Miners, jak nic. Power Miners, mi się wydaje, super. I mamy też super bonus w postaci, kochani, tak. Jedna saszetka, sztuk jeden, minifigurę z Disney, którą otworzymy sobie oczywiście gdzieś tam kiedyś na kanale. Super, super, naprawdę super prezenty, Radku. Dodatkowy bonus, nie spodziewałem się, że kupiłem u ciebie jedną rzecz, a faktycznie nie spodziewałem się takich bonusów. Tymczasem, gdzie jest W? Chyba W nie chce przyjść, więc no, soczek będziemy pili na wieczór sobie, jak go odnajdziemy, naszego W. I mamy jeszcze jedną od Radka saszetkę, którą mówię, wchodzi w ogóle, to jest fajne opakowanie, super. Tak, będzie jakiś dzień kobiet dam mojej dziewczynie. Mamy też, coś pięknego, kochani, to jest naprawdę coś pięknego. Plakaty. Kiedyś mieliśmy plakaty w serii KKL, poruszę ten temat jeszcze. Jak widzicie, mój pies też ma świetną zabawę już z tego, co tam wyrzucam. Jest to rzecz, która kiedyś była super w zestawach, dziś już jej nie mamy. Natomiast tu nam Radek dorzucił taki plakat, jakże piękny. Super, niesamowicie fajna rzecz. Ekstra sprawa, widzicie, kupiłem sobie coś, co chciałem całą Radka kupić. On mnie ją wskuraczył super prezentami, także jego OLX znajduje się w moim opisie, jeżeli szukacie fajnych KKL-owych zestawów. Znaczy do swojej kolekcji, nie do mojej oczywiście, to tam ją znajdziecie. Oczywiście w tym opisie, w OLX-ie, bo naprawdę warto, ceny są super. Tutaj mamy tą paczuszkę, a wiecie co? Ja ją zostawię sobie na sam koniec. Chociaż na deser będzie Amit, ale tą sobie zostawię za jakiś czas. Otwórzmy tą, bo ta nie ukrywam, w tym roku jaj bardziej mnie interesuje. Dość duży, pokaźny pakunek, jak widzicie, gabarytowo naprawdę duży. I ty dostaniesz zaraz karmę, może będzie tutaj karma. Duży, ostrożnie. Wszędzie jest to paczka z kanału Klocki Świat. Widać tak oklejone, tak trochę połowicznie. Niemniej kolega się jeszcze nie dorobił, po prostu naklejek nie szkodzi, bo jego kanał dziś już z tego miejsca polecam. I sprawdźmy coś w środku, skoro to jest nie tylko ubezpieczone, ale i jest naklejka ostrożnie. Tutaj mam, kochani, swoje nożyce. Delikatnie, bo skoro ostrożnie, to ostrożnie. Strasznie nie. Natomiast ta paczka ciekawi, co tam mamy, że to jest aż tak, trzeba być ostrożnym. Ostrożnym na maksa trzeba być przy tej paczce. O kurde. Tu był list. Okej, ale stopa. Wyrwaliśmy kawałek twojego listu, drogi Lego świecie. Kompromitacja. Czekaj. Mamy go tutaj. Mamy tutaj resztę. I to właściwie pozwólcie, że wam przeczytam ten list po złączeniu. Witaj, Legozaurze. Kolejny w ogóle list pisany ręcznie. I super sprawa. Te ręcznie lubię najbardziej pisane. Witaj, Legozaurze. Z okazji drugich urodzin twojego kanału przesyłam ci tą paczkę oraz składam życzenia, abyś dobił miliona. To jest chyba... albo 10 milionów subów oraz abyś pozostał sobą, tym zarąbistym Legozaurem w paczce z... No właśnie, i tu urwałem kawałek.
Zagadasz coś, co dostaje w pasze, to jeden. Coś, czego jeszcze nie otwierałeś. Wow, coś twoje dwa. O, przepraszam za błędy ortograficzne. Klocki świat, nie przejmuj się, ja błędów nie zobaczyłem, bo sam bym takie zrobił. Zapowiada się, że ta paczka jest warta co najmniej 7000 zł. Co jest w ogóle fajne. O, kolejny kolega, który zniszczy gazetki. Ludzie, jak wy możecie? I to Francy. Ja wiem, że mój pies chce mieć radość, ale... Nieważne, tak to rzucam, ale słuchajcie, paczka... O, jeszcze mamy coś. Instrukcja obsługi paczki, kochani, od Lego Świata. Jeden, podejść do paczki z dystansem. Powinieneś napisać to na górze! A zanim rozwaliłem twój list. Dwa, nie wszystkie elementy paczki pływają? A, dobra, sprawdźmy, czy to pływa. Sprawdźmy, czy to pływa! Nie no, zaraz. Może później. 3. Paczka zawiera kobi. O, dzięki za oszczerzenie. Pójdę po rękawiczki. 4. Otwieraj paczki po kolei, czyli od 1 do 9, kochani. Wybacz, ale źle zacząłem tą paczkę tak ją rozszarpując. Ale powiem wam szczerze, teraz rozumiem, czemu ona była ubezpieczona i czemu była aż tak bardzo zabezpieczona. Patrzcie, ja pozwólcie, wywalę wszystkie te bzdety. Patrzcie, jak ona ślicznie w środku wygląda. On nie tylko każdy prezent owinął i okleił ładnie numerkiem, ale naprawdę postarał się, by ładnie było to oklejone, naprawdę spójnie. I to nie było takie od niechcenia, wiecie, rzucone do tej paczki i tyle, tylko naprawdę to się kupy wszystko trzymało. Tyle, tu jeszcze trochę śmiecia mamy z tych fręców. Dobra, niemniej, kurczę, ten materiał potrwa długo. Muszę jeszcze czegoś napić. Tani, zostaw te gazety! No, Sani sobie zrobiła trochę, no, pobojowisko u siebie. Niemniej przechodzimy do rzeczy. Paczka numer 1, tak? Coś, czego jeszcze nie otwierałeś. Znajdźmy paczkę numer 1. Tu mamy numer 2. Mamy numer 1, coś, czego jeszcze nie otwierałeś. Dobrze, że mam nożyczki, kochanieńcy. Postaram się już być delikatniejszy, tego tak nie rozwalać. I tak, kolega ma rację, bowiem wysłał mi... Wow! Trading cards, Toys R Us! Naprawdę fajna sprawa, Toys R Us. Tak, nie otwierałem tego, przyznam się nawet szczerze, drogi kolego, że nawet nie wiem, co to jest. Jak mam być szczery, nawet nie wiem, co to kurczę jest. Ha! No ciekawe faktycznie. Wszystko oczywiście będzie u mnie na kanale i czuję, że te urodziny odbiją się dużym echem, jeżeli chodzi o liczbę filmików, które będą później. Coś z twojej ulubionej marki, sądząc po tym, że to jest tak małe, to już się chyba domyślam, kochanie, tym bardziej, że piszę tu o Kobi. Domyślam się i to niekoniecznie będzie na moim kanale, ale poczekajmy, zobaczmy, co mamy w środeczku. No i... Tak jest, to jest Kobi. I kawałek Friendsów. Ale Kobi. Przyjrzymy się też czemu na jednym filmiku. Paczka numer 3, czyli coś do twojej serii WTF. Tak jest, kochani, jest i duża w miarę paczuszka. Oj, naprawdę, kolega Lego Świat to mega skrupulatnie, kochani, wszystko owinął i zrobił. Wow, jestem pełen podziwu, bo ja swojej rodzinie tak na święta nie oblepiam prezentów, jak on zrobił to mi, to w tylu paczkach. Aj, widzę jakaś piękna marka, przy czym jest to Zihang, koledzy. Zihang, którego oceniałem. A jak już mówiłem, kotki, które oceniałem. No, zobaczymy, może zrobimy taką rundę dogrywkową, gdzie będziemy te klocki oceniać jeszcze, które już oceniałem. No, zobaczymy. 4. Otwórz na tym odcinku. Wszystko otwiera na tym odcinku, jak widzisz, kolego. Więc tutaj absolutnie nie dyskryminuję niczego. Taki był sens. Jest naprawdę, jest dopiero czwarta paczka z 9, a ja już jestem taki po prostu... Zarobiony. Do paczki delikatnie powinienem podejść. Naklejki z serii, tak jest, Ninjago. Otworzymy je sobie, kochani, kiedyś na pewno, na którymś z odcinków. Natomiast i tutaj, chyba ten materiał tak będzie wystarczająco długi, żebyśmy się zajmowali jeszcze teraz unboxingiem tegoż. 5. Więcej kart z punktu pierwszego. O, czyli będzie... A, to ciekawe, bo wydaje mi się, że chyba jakieś powtóreczki dla mnie masz. Kolego, natomiast sam jestem ciekawy, nie wiem, co to są w ogóle te karty, powiem szczerze. To ja zaraz, a coś było takiego? Sam powiem szczerze, nie spotkałem się, nie słyszałem o tym, więc tym bardziej jestem ciekaw. Nawet Maciek chyba tego nie miał. Na 90% nawet Maciek tego nie miał, nawet nie wiem, jak się cieszę.
Tak jest, z jakiejś ładnej folii, z jakiegoś zestawu. Mamy kolejne karty, to i zaraz. My jeszcze poruszymy, nie będę ich teraz otwierał, wybaczcie. Chociaż, dobra, ja sobie otworzę. Pięknie w ogóle folicy, sama ta folika już sobie mogła być w LEGO świecie prezentem. A tu tymczasem mi jeszcze takie rzeczy dajesz. No, nie powiem, fajne. Ładnie pachną. Ja wam to pokażę wkrótce w jakimś filmiku, wydaje mi się, nie będziemy się teraz tym zajmowali. Paczka, o, pies uciekł, czyli coś już buchnął, coś je. Kilka naklejek z Chimy, numer 6 to będzie. Numer 6, czyli to jest numer 6. Ładnie kolega nadawał kropki, żeby nie było, że to jest dziewiątka. No, też trudno było pominąć dziewiątkę. Rozłóżmy sobie, co my tu mamy. No, pies szaleje, super, subcio, naprawdę wow. Trochę naklejek, znasz mój stosunek do naklejek, ale dla samej foliki warto było tego dostać, to dostać. A naklejki, skąd ty masz tyle takich fajnych folijek, kolego? Tak, mamy trochę naklejek z Chimy, czyli mega ultra starego uniwersu. Wow, super, i tu mamy trzy takie piękne jeszcze błyszczące, kochanicy. Cztery błyszczące, sorry, pomyliłem się. Dobra, super, kolejny fajny prezent. Mnie ten duży najbardziej ciekawi. Siedem, czyli jeszcze kilka ciekawych elementów Kobi. A, musiałeś, mam nadzieję, że to jest trolling jakiś, to nie jest Kobi. I tylko tak żartowałeś. Sprawdźmy, co? No, chyba żartowałeś, mam nadzieję, że żartowałeś. Powiedz, że żartowałeś, w LEGO świecie. Nie żartowałeś. Tu mamy taką... Sam nie wiem, co to jest. Dobra, otwiera to bez rękawiczek, ale Jezu, będzie jak koledzy zobaczą. Oprócz jakiegoś katalogu z jakichś kart z Kobi, co to jest? Piszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem. Gdzieś to pokażę w filmiku pewnie. Mamy jakąś taką gablotę. Wow, my tu możemy topić Kobi. Patrzcie, wpuszczamy tu hipka, zalewamy go wodą i się topi. Trafione, zatopione do WTF-a jak złoto. Ej, poważnie mówię ci. Mamy jakąś dziwną kulkę, ale w sumie spoko też, bo kulka zawsze się przyda do czegoś. Do, spoko? No i prezent ósmy, drugi soku Millennium. Czyżby? Czyżby, kochani? Bo mam soku Millennium i już nożyczki mi wcięło. Super, a są. Ej, prezenty zaczynają mi spadać ze stołu, kochani. To nie jest śmieszne. Drugi soku Millennium. Oczywiście, jeżeli to jest to, co ja myślę, a widzę, kolejny bogaty zestaw masz. To jest tak. Soku Millennium, to jest ten z gazety, super, bo to już będzie mój drugi Soku Millennium. Mogę sobie mini zrobić flotę Soku Millennium, naprawdę spoko. Aż mi dziw, że ci nie było szkoda go wydać. Natomiast to fajnie, LEGO, oryginalny nawet. To jest ten Soku Millennium z gazetki. Niemniej oczywiście nigdy nie gardzę, bo on był piękny, zanim nie... Miałem normalnego, to obawiłem się tym i też było super. Dziękuję ci bardzo. Słuchajcie, kochani, została nam jeszcze taka jedna ogromna. Taka ogromna paczuka, że aż muszę wstać, kochani. No pięknie, nie naprawdę, ale poczta fajnie zadbała, bo ubezpieczyłeś tą paczkę i trwała praktycznie w nienaruszonym stanie. I tu mamy co? Confidential ship in a bottle. Exclusive. No. Ciężko mi uwierzyć, że to jest ten exclusive, ale kochani, nieraz mnie zaskoczyliście. Otwieramy sobie. A już ktoś dzwoni do mnie, przypuszczam, że to fani moi. Ale wybaczcie, nie mam czasu otwierać. To jest tak jak napisał, exclusive ship in the bottle. Kolejny list, kolejny list! Szanowny panie LEGO Zaurze, kto tam do mnie dzwoni? A, dobra. Fani oczywiście, fani. Szanowny panie LEGO Zaurze, mamy ogromną mamy znowu przyjemność, że wam LEGO jesteście, przyjemność z poinformowania, iż otrzymał pan jedyny przedpremierowy zestaw LEGO Exclusive Ship in the Bottle. Został pan wylosowany spośród milionów uczestników, czyli te konkursy na necie to jednak prawda. Trunków naszego konkursu? Użytkowników naszego konkursu. Ja trunki już widzę. Kochani, w końcu urodziny. Gratulujemy oraz życzymy miłego składania. Grupa LEGO Klocki Świat. Super, grupa LEGO własnoręcznie po polsku napisała mi list. Ship in the bottle confidential, produkt nie unosi się na wodzie. Otwórz butelkę, włóż statek w butelkę, zamknij butelkę. Tak jest, kochani, ponieważ co mamy w środku? Poza kupą papierów LEGO Friends mamy... Ja nie wiem, co ty tam robisz, ile kolega ma lat, ale... Jest statek, jest butelka, więc tak, jest to absolutnie przedpremierowy zestaw.
No nie powiem, mega fajny moc, kolego, świecie Lego, mega fajny moc, ja bym nawet na to nie wpadł, żeby zrobić tak fajnego moca. Ja mnie cały czas zastanawiam, skąd masz tyle tych fajnych ekskluzywów, że masz te foliki. Mega fajny moc, my z tego złożymy i oczywiście recenzja na kanale będzie, także Lego świecie, to już chyba wszystko, tak? Wszystko. Wszystko, kochani. Tak, z tej paczki Lego świat naprawdę się postarał, jak widzicie. Paczka dość pokaźna, dość duża. Ilość prezentów tutaj, no wow, nie powiem, 9 paczek. No, pełno naklejek, pełno ekskluzywów. Także, no, pierwsze urodziny były udane, ale póki co wypada się lepiej. Ale jeszcze dwie paczuszki, kochani, do końca. W tym jedną, tak, od tego człowieka, który ma manię na podstawie pokazywania swojego nazwiska. Paczka 500+, od Maciek i Klocki. Że są w środku klocki, nie wątpimy, kochani. Może okulary, bo nie wiadomo, czy coś tam nie wybuchnie, nie pójdzie mi w oczy, rękawiczek nie będę ryzykował. Natomiast zobaczmy, co w tym roku. W zeszłym roku paczka od Macka była naprawdę imponująca. Zatkało mi po prostu dech w piersiach. Dodatkowo było tam jedzenie, bez którego być może do dzisiaj bym nie dożył, by nie było tego dzisiejszego odcinka. Niemniej sprawdźmy, co dostaliśmy dzisiaj od pana Macieja. No nie powiem. Ma nową naklejkę, mniej kolorową. Wygląda, że dostałem czekoladę do picia, ale... Trzepanie zdradza zawartość. W środku już nic więcej nie ma. Sprawdźmy, co się dzieje tam w tej paczuszce, która jest tak szczelnie oklejona. No, zgaduję, że tam shipa in the bottle'a nie będzie, drugiego. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie wtopy jak z poprzednią paczką poprzedniego użytkownika. A! Nie przetnę jakiegoś listu. Zresztą ty nie wiem, chociaż nie, rok temu napisałeś do mnie Maćku list. Ale myślę, że w tym... No już się znamy na tyle, jak łyse konie, prawie, że rodzina jesteśmy. No, kochani, jest i paczuszka. Ale zacznijmy z brzegu, zacznijmy jechać z brzegu. Mamy tu Toy Zaraz? Nie, to nie jest to Toy Zaraz. Kupę, naprawdę kupę kart. Widzicie, z takim tutaj tyłem. Nawet całkiem przyjemnie pachną i jest to jakaś fajna kolekcjonerka. Ja to widziałem, ktoś to gdzieś kiedyś poruszał, chyba w Anglii było gdzieś tam rozdawane. Dobra, słuchajcie, my sobie o tych kartach porozmawiamy na którymś z odcinków. Natomiast jest ich naprawdę dużo, naprawdę grubo, jak widzicie. No, grubsze jest to niż mój kciuk. A pewnie, no nie, no inne rzeczy może nie. Mamy też w środku co? Jest jednak czekolada z chili, ale tu kolego mocno nie trafiłeś, bo ja nie lubię chili, nienawidzę chili, nienawidzę ostrych rzeczy w ogóle jako takich, więc to po prostu, no... poleży, aż się przeterminuje i wywalę, wybacz. Natomiast nienawidzę ostrych rzeczy, poważnie. Ale czyżby, napisał mi list kolega, napisał, ale komputerowo, nie liczy się. Nie no, żartuję. Ej, autograf mi kolega zostawił. To jest ważna rzecz, bo rzadko rozdaję autografy, tak? Także to jest bardzo ważna rzecz. Cześć, w zeszłym roku przysłałem ci paczkę. Nikt mnie nie znał w internecie, a ty byłeś większym kolegą youtuberem. Czułem, że tak będzie, że się będzie lansował znowu u mnie. A, no dobra. Na którego patrzyło się jak na duży zestaw klocków w sklepie. W tym roku to ja jestem grubszą rybą Lego Tuba w Polsce. A to się wytnie. Może jeszcze nie rekinem, ale już dogodnym szczupakiem. Piszę to, żeby cię przygnębić, bo jak wszyscy wiedzą, nienawidzimy się szczerze i zajadle. Może za rok ty będziesz opiekunem większego kanału, nie sądzę, ale kto wie, kto wie. Dokładnie, mam takie plany, by być twoim opiekunem, więc spokojnie. Nie no, jednak nie sądzę, sorki. Na pocieszenie masz trochę czekolady, zawsze to lepsze zawsze to lepsze niż powietrzny wypełniacz. Mały, śmieszny zestawik Lego, kurde, zaraz do niego dojdziemy. A, zdradziłem już wam, że są zestaw Lego. Kurde, to też akurat nie mam, żadnego Kobi pod ręką. Jedną z najlepszych figurek z mojej serii Lego Batman Movie, którą własnoręcznie wymacałem spoconymi dłońmi. Na szczęście przez opakowanie, więc spokojnie. Pozdrawiam nieserdecznie. Mam nadzieję, że nigdy nie będziesz moją bezpośrednią konkurencją. Hehe, no nie będziemy, Maćku, spoko. A gość, którego znajdziesz w saszetce, odegra ważną rolę w... Maciek i Klocki własnoręcznie się podpisał. Maciek z kanału Maciek i Klocki. Maciek i Klocki, prawie jak pieczątka papieru firmowego się chłopak dorobił. No, nie powiem, fajnie. Fajny list, kolejny oczywiście miły. My się z Maćkiem lubimy, nie, Maćku, nie zmylisz nikogo. Co mamy? Faktycznie, własnoręcznie wymacana figurka, zamknięta. O, już więcej w środku. Fajna figureczka, nie powiem. Więcej czekolady, której nie wypiję. I... tak, bardzo fajny zestawik, którym fajnie mi ubiegłeś, bo nawet myślałem, żeby go kupić.
bo ja wiecie, jestem wielkim fanem kreatora i każdego kreatora. I to również jest z małych zestawików, który lubię i w ogóle szanuję kreatora, więc super rysuję się z tą paczką. Dwa zestawy od Maćka, bardzo fajny kart od Maćka i czekolada, który nie wypije od Maćka, i list autografem od Maćka. Super kolejny prezent. Jak widzicie, nie kończymy jednak jeszcze, bo została nam paczka z Amitu. Ja czekajcie, tylko chwilę tu ogarnę w ogóle. I może w ogóle zmienię kamerę, żeby od góry była, nie? No i kochani, zgodnie z umową na deserek jedziemy sobie z paczuszką od Amitu. Tutaj również taką na urodzinki mi się udało od nich dostać. Połączona jest ona nie tylko z nowościami od Amitu, które właśnie wyszły, ale też z po prostu moimi urodzinkami, tak? Mojego kanału właściwie, bo ja sam miałem urodzinki już jakiś czas temu, w sensie w życiu. Więc to jest po prostu z moimi urodzinkami kanału. Jak zwykle widzimy tutaj paczka dobrze zabezpieczona. Nie brakło papieru, który jakże w zimę jest przydatny do palenia w piecu i rozgrzania się. Bym nie zamarzł, kochani, pamiętajcie, i by ten kanał dalej trwał. No bo jak zamarznę, no to kanał nie będzie. I ostatnia paczka. Co my tu, kochani, dostaliśmy? Pozwólcie, sobie kawałeczek dalej położę. Piękna pozycja, widzę już na starcie. Kylo Ren, którego coraz bardziej lubię, coraz z każdą nową częścią coraz bardziej tego Kylo Rena lubię. Choć od początku nie rozumiałem naśmiewania się z niego jako takiego, więc tutaj mamy. No i pachnie to. Pachnie wyśmienicie. Jak widzicie, mój pies mnie mocno zagłusza, też tam mam dobrą zabawę tym papierem, który mu tam rzuciłem. Świetna pozycja na start, widzę, od Amitu. Ciekawa książeczka, w ogóle jestem fanem Star Warsu, więc tym bardziej. Witamy w policji! Hej! W końcu będę w policji! Super książka z figurką, dwoma kawałkami bagna i znów osikanym śniegiem. Choć na bagnie widocznie wygląda to tak samo. Nie wiadomo, tych klocków też coś będzie. Super w ogóle nowe rozwiązanie. Dobra, nie będziemy spoilerować. To wszystko oczywiście będzie na odcineczku. Pachnie również nie mniej wyśmienicie. Mamy tutaj, patrzę, no jeszcze nie mamy tych najnowszych nowości z Amitu, chociaż to jest nowy chyba, Stać Policja, mi się wydaje, jest całkiem też nowe. Reszta już gdzieś była, niemniej Amit w końcu w tym roku ruszył, więc fajnie będzie się działo. Mówię, nie tylko na moim kanale, jak i na innych, ale ogólnie też w świecie amitowskim się tam ruszyło, więc fajnie, fajnie. Ojoj, mój soczek się przewrócił. Ale by było. No, kochani, Nexonite, klej, tak, ja kleja średnio lubię, niemniej właśnie w takiej formie sam rozważałem, czy by go sobie to jakoś nie zdobyć, bo w zestawie go nie chcę, bo on dla mnie jest taki zbyt prawilny i w ogóle, niemniej właśnie tutaj, jak mówię, książeczka Amitu za cywilizowaną cenę jak najbardziej zasługuje już na to, by można go było kupić i właśnie w takiej formie go mieć. Bardzo fajnie, również ciekawa kolejna książeczunia. I mamy jeszcze, tam się to, kochani, nie kończy, o ile my też nowości mamy, czekajcie, ja pozwolę sobie to wszystko wyciągnąć. I karton już też dam psu, bo się niecierpliwi. Proszę, piesku. Tak jest! Na to czekałem naprawdę niesamowicie. 1000 naklejek, emotikony podbijają świat. Lego Life! Powiem wam tak, gruba, naprawdę grubaśna książka. Robi wrażenie już, gdy ją trzymamy w rękach. I sprawdźmy, jak to wygląda tak. Wow! Kochani, no, nie powiem. Mamy tu, oprócz zadań, kupę tych fajnych naklejek. Naprawdę fajnych naklejek. Czekajcie, do końca. O, tu się zaczynają naklejki. Naprawdę bardzo fajne naklejki. Recenzja wkrótce. I to bardzo, myślę, wkrótce będzie, bo to jest zbyt fajne, żeby czekało. Mamy również dwa jeszcze na deser od Amitu. 1000 naklejek i księga super zadań z serii Lego City. Czyli również nie mniej ciekawe pozycje. No nie powiem, ta paczuszka urodzinowa, drogi Amicie, bardzo ci się udała. Kolejne naklejki. Pełno fajnych, świetnych pozycji. Star Wars, który mnie interesuje, te emotikonki, super, dwie z klocuszkami. No i na deserek jeszcze super księga zadań i 1000 naklejek super maszyny. A wszystko pachnie wyśmienicie. No, super, kochani. Jestem bardzo zadowolony z waszych prezentów, od wszystkich, których dostałem oczywiście. Naprawdę, kupa zabawy, ja czuję, że do końca miesiąca będziemy sobie tutaj działać w kwestii prezentów na moim kanale, czasami odszyfrowywując, rozpakowywując, badając, co to jest. Naprawdę jest tego kupa. Nawet z tego, co sam kupiłem, jestem zadowolony. A tak się spodziewałem, że nic mi nie kupicie. Mówię, kurczę, muszę sobie sam kupić, że aż ten wykupiłem sam. No, jak widać, troszkę się wykupiłem. Niemniej, kochani, wam bardzo dziękuję za ten wspólny kolejny odcinek. Jakże chyba najdłuższy odcinek na moim kanale. Wow, ileż będzie montowania. Z prezentów jestem super zadowolony, więc ja wam bardzo dziękuję wszystkim. I widzimy się już wkrótce w tych wszystkich odcinkach. Tymczasem ja idę świętować. Dzięki i do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach.